Program powstaje we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Witamy w programie Strefa Gospodarki. W magazynie rozmowa z Arturem Malcem, prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o planach na 2015 rok. Władysław Komarnicki mówić będzie o dużym inwestorze z branży informatycznej zainteresowanym prowadzeniem działalności w Gorzowie. Na koniec przytoczymy dane Eurostatu na temat wzrostu PKB w Unii Europejskiej. Panie prezesie, rok 2014 udany bardzo dla strefy, szczególnie pierwsze półrocze. Tak, w perspektywie całej historii strefy rok 2014 był najlepszym rokiem dla naszej strefy. Osiągnęliśmy wyniki, które dotychczas były tylko marzeniami. Należy jednak pamiętać, że to za sprawą obniżanej pomocy publicznej, która miała miejsce z dniem 1 lipca 2014 roku. Stąd wzmożona aktywność naszych inwestorów. Jakby zmobilizowało inwestorów. Dokładnie, do reinwestycji. Stąd ten wynik. 35 zezwoleń, ponad 1,6 mld nakładów inwestycyjnych, no blisko 1300 miejsc pracy zadeklarowanych. To optymistycznie wróży na przyszłość. A jak to drugie półrocze wyglądało? No już na pewno nie było tak wesoło, tak różowo. W drugim półroczu rzeczywiście nie wydaliśmy żadnego zezwolenia, bo nie mogliśmy, gdyż nie było w Polsce rozporządzeń stosownych. No tak, to było dopiero pod koniec roku. Od 1 stycznia tak naprawdę zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenia. Tym niemniej przepracowaliśmy go bardzo intensywnie, kierunkując się na pozyskiwanie nowych inwestorów w nowej perspektywie pomocy publicznej. Stąd efekt taki, że na dzień dzisiejszy prowadzimy równolegle około 17, może 18 projektów, z których mam nadzieję, że przynajmniej 1/3 wejdzie do naszej strefy. Czyli jakie są założenia na ten rok w takim razie? Myślę, że jeśli powiem, że będzie około 20 zezwoleń, to się niewiele pomylę. Już obecnie w pierwszym kwartale wydamy 3 zezwolenia, a w perspektywie roku myślę, że będzie równie dobrze. Panie prezesie, za chwilę porozmawiamy o dużym projekcie, ale jeszcze no to także miła rzecz, bo firma doradcza KPMG przygotowała taki raport na temat właśnie stref ekonomicznych, no i tutaj Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana, co ważne, przez inwestorów, tak, za najlepszą, jeżeli chodzi o takie obsługę, kontakt. To bardzo cieszy, bo to jest kryterium, które dotyczy bezpośrednio zarządu, stąd i badane przez niezależną instytucję, stąd niezwykle jesteśmy szczęśliwi, że my jako zarząd jesteśmy tak wysoko ocenieni, najlepiej w kraju. Zresztą ja, odnosząc się do tego raportu KPMG, wspomnę, że w większości parametrów nie wypadamy z pierwszej trójki, co nas bardzo cieszy. Może panie prezesie, to teraz przejdźmy do tego dużego projektu. S3, droga wielkich możliwości. S3 to oczywiście droga ekspresowa, którą mamy tutaj przez nasze województwo, przechodzi. Jakie to wielkie możliwości się za nią kryją? Panie redaktorze, pamiętamy z historii, że budowa wszelkich dróg niosła za sobą urbanizację regionów, tych przez które te drogi przechodziły. Wspomnę tylko Bursynowy Szlak i miasta, wzdłuż którego rozwijały się. Dzisiaj taką drogą jest na pewno S3, która daje olbrzymie możliwości do rozwoju naszych podstref. Nasza S3 w zasadzie z małymi mankamentami i drobiazgami jest już od Szczecina do Sulechowa i wszystkie podstrefy w tej chwili, które się znajdują wzdłuż tej drogi, zyskują właśnie dzięki tej drodze. Porozumienie, które zostało zainicjowane przez Ministerstwo Gospodarki, jest porozumieniem, nazwijmy to, trójstronnym. To są gminy wzdłuż drogi S3, jak również 4 strefy. Jest to Legnicka, Kamiennogórska, Wałbrzyska i nasza Kostrzyńsko-Słubicka. I trzecią tą stroną, która będzie to przedsięwzięcie wspierać, jest Ministerstwo Gospodarki i samorządy. Na czym to przedsięwzięcie ma polegać? No bo chociażby strefy
konkurują trochę między sobą, tak? O pozyskiwanie inwestorów, więc jak się udało tutaj jakby przekonać tak, do współpracy? Zdecydowanie tak, strefy konkurują ze sobą i pewnie konkurować będą. Natomiast tam, gdzie można, trzeba łączyć, a nie dzielić. I tym ogniwem łączącym będzie droga S3. Polegać to ma na wspólnej promocji pod kątem rozwoju infrastrukturalnego wzdłuż całej trójki, czyli te podstrefy, które już istnieją, będziemy promować w szczególny sposób, jak również będziemy tworzyć kolejne nowe podstrefy, mam nadzieję między innymi u nas w Lubuskiem w Świebodzinie, które dadzą dodatkowe możliwości. S3 to również A2 i to również A4, które jakby łączą wschód z zachodem. Niezwykle istotna jest nasza szybkość komunikacji z południem, być może docelowo nawet do Pragi. To daje duże możliwości inwestorom nie tylko w zakresie spedycji, w zakresie logistyki, ale również usprawnienia komunikacji z ich partnerami biznesowymi. Panie prezesie, 19 lutego w Głogowie doszło do podpisania porozumienia. Jakie są dalsze plany, jakie będą dalsze działania, jeżeli chodzi właśnie o ten projekt? Dalsze działania polegają na zinwentaryzowaniu stanu obecnego, czyli stworzymy jeden wspólny dla wszystkich stref pakiet, który będzie określał możliwości inwestowania przy trasie S3. Docelowo jest również planowana rozbudowa hal pod wynajem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tymi halami, budową, jak również wynajmem zajmowałyby się wymienione przeze mnie już podstrefy i będzie to jakby wyjście z propozycją dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie zawsze są w stanie dźwignąć ciężar inwestycyjny w postaci budowy hal, będą mogli je dzierżawić od nas. Panie prezesie, to teraz będzie główny przedmiot waszego zainteresowania ten projekt, czy to jest jakby obok waszej dotychczasowej działalności? Jak to ma wyglądać? Absolutnie jest to jeden z wielu projektów, które zamierzamy realizować w najbliższym czasie. Jest to jakby dodatkowa propozycja ze strony strefy czy ministra gospodarki po to, by ten przyjazny klimat do inwestowania ciągle podgrzewać. Równolegle oczywiście wspieramy działania klastrowe, równolegle rozwijamy działalność związaną ze szkolnictwem zawodowym, stąd współpraca nasza z naszymi rodzimymi firmami tu z Gorzowa, które zajmują się doradztwem personalnym i reedukacją czy edukacją przyszłych pracowników dla naszych inwestorów. Panie prezesie, na koniec jeszcze o współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców. Wiemy, rynek niemiecki, szczególnie tutaj dla lubuskich przedsiębiorców, to jest bardzo ważny partner. No wydaje się, że wszystko tutaj jest dobrze działa, ale było spotkanie pod koniec lutego i coś można jeszcze poprawić. Co? Zawsze można poprawiać. Ja zachęcam naszych rodzimych inwestorów, nasz polski kapitał, by bardziej agresywnie czy ekspansywnie próbowali zdobywać rynek niemiecki. Ja mam na myśli samą stolicę. Od Kostrzyna do Berlina jest 80 km, gdzie nasze województwo, mocno naciągając statystykę, liczy około 1 000 000 mieszkańców, a 80 km stąd mamy z okolicą 6 milionów. To jest potężny rynek, który którym warto się przyjrzeć i podjąć zdecydowane działania związane ze współpracą. Ponadto musimy być bardzo czujni i korelować różne nasze działania z potrzebami rynku pracy. Rynek niemiecki jest dla naszych pracowników znacznie bardziej atrakcyjny, jeśli chodzi o wynagrodzenia, płace czy stronę socjalną, ale nie chcielibyśmy, by Polacy odpływali, stąd nasze również działania, by tych pracowników wykwalifikowanych szczególnie zatrzymać w naszych firmach. Nawet jeśli jest to kapitał obcy, to funkcjonujący na terenie Polski.
Współpraca ze starostwem, bo o tym pan wspomina, niemieckim, ma również przyczynić się do zintensyfikowania działań związanych z mostem w Kostrzynie i z ewentualną obwodnicą, bo przy każdej okazji powtarzam, to nie jest most dla Kostrzyna, tylko to jest most dla północy. Dzisiaj inwestorzy, którzy eksportują towar choćby z Gorzowa, to nieprawda, że mają do granicy 40 km, bo mają ich 137 i ten most jest niezwykle istotny, by ta nasza północ skorzystała na tym i żeby ożywić gospodarczo tę część województwa. Właśnie, panie prezesie, to już zupełnie na koniec, to co z tym mostem, bo pamiętamy zapewnienia między innymi no już byłego premiera, że most będzie, bo jest potrzebny. Zarząd województwa także jakby twierdził, że tu jest zielone światło. Więc jak ta sytuacja wygląda? No w tej chwili nasze działania wespół zarówno z wojewodą, jak i ze starostą i burmistrzem Kuntem pielgrzymujemy przynajmniej dwa razy w miesiącu do Warszawy i próbujemy przedstawić temat tak, by został on zrozumiany. Minister gospodarki, wicepremier Janusz Piechociński również jest zapoznany z istotą problemu i mamy deklarację, obietnicę, że temat zostanie przyspieszony, a w konsekwencji sfinalizowany. Panie prezesie, duży inwestor myśli o zainwestowaniu w Gorzowie. Co to za firma? W historii ostatnich 25 lat nowej rzeczywistości, jak ja to mówię, tej kapitalistycznej gospodarki, z całym szacunkiem do wszystkich firm, które tutaj trafiły pod strzechy północy i we wszystkich miejscach, gdzie były strefy i podstrefy, byłaby to pierwsza firma, która by zatrudniała wysoko wykwalifikowanych informatyków. To jest firma, proszę pana, to jest cały zespół kapitałowy z Wrocławia, który coś podobnego za 120 milionów zrobił we Wrocławiu. Wymagania tej grupy kapitałowej jest takie, że 2/3 idzie ze środków pomocowych, czytaj to, co my u nas jest prawie miliard na innowacje, a 1/3 to jest ich własny wkład kapitałowy. Dobrym prognostykiem jest to, że udało mi się ich oderwać z Lublina, oni tam byli zaawansowani w rozmowach, dlatego że starałem się ich przekonać, że lepsze warunki zdecydowanie będą mieli na ziemi lubuskiej, czy tej w Gorzowie Wielkopolskim. Już wówczas pierwsze spotkanie zrobiłem z panem prezydentem ówczesnym Tadeuszem Jędrzejczakiem, który bardzo mocno się zapalił do tego pomysłu. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest taśma i praca za 1800 zł, tylko to jest intelekt techniczny w postaci informatyków, którzy będą zatrudniani. Według moich wyliczeń ogromna ilość informatyków, którzy są wykształceni z ziemi lubuskiej, jest to dziś na poziomie kilkunastu procent, znaczący 18-20. Ci informatycy emigrują do takich ośrodków jak Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, a szczególnie do Wrocławia, dlatego że tu nikt nie stworzył takiego gniazda internetowego, jak będzie, niektórzy mówią, chmura internetowa, no bo niektórzy mówią... cały czas mówimy o ogromnej serwerowni, która ma... Cały czas tutaj mówimy o ogromnej serwerowni, która będzie rejestrować wszystko to, co dotychczas jest rejestrowane nie tak, jak świat rejestruje. Od szpitala na przykład począwszy, skończywszy na urzędzie miejskim, wojewódzkim, wszystkie dane są chronione. Te serwerownie na całym świecie są znane we współczesnych, cywilizacyjnych krajach. U nas raczkują dopiero. Cieszę się, że ta grupa kapitałowa ma ten sukces w postaci takiej serwerowni w Wrocławiu. Wierzę głęboko, że w Gorzowie Wielkopolskim, zresztą robiłem wszystko i prosiłem cały zarząd na czele z panią marszałek, żeby nie namawiano ich, żeby oni tam zaczęli robić w Starym Kisielinie, gdzie oni mają tą, jakby to powiedzieć, strefę innowacyjną, bo od pół roku zabiegałem i stawiałem od samego początku sprawę jasno, że to powinno być w Gorzowie Wielkopolskim. Oni na spotkaniu pierwszym z panią marszałek potwierdzili, że mają ze mną
słowo, że będą robić to w Gorzowie Wielkopolskim. I te spotkania, które były dotychczas, wskazują na to, że to jest grupa poważna, która dotrzyma słowa danego. Byliśmy już, oni byli dwukrotnie tu na ratuszu na spotkanie, ja ostatnio byłem dwukrotnie, organizowałem im spotkanie z odpowiedzialnymi służbami z Urzędu Marszałkowskiego oraz było spotkanie raz z panią marszałek Polak i było spotkanie ostatnio z udziałem prezydenta Jacka Wójcickiego i z dwoma znaczącymi dyrektorami wydziału, którzy są odpowiedzialni za te sprawy i oni w trójkę poinformowali członka zarządu panią Makarską, że w Gorzowie jest już dla nich wybrana lokalizacja koło Słowianki. Brałem udział w tych rozmowach. Panie prezesie, o jakim przedziale czasowym mówimy? Kiedy ta inwestycja może powstać, kiedy ten przysłowiowy pierwszy szpadel zostanie wbity? Determinują to wszystko konkursy, które będą rozpisane na te środki. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to drugi kwartał, te konkursy będą miały miejsce. Więc tego myślę, roku, tak? Mówimy. Tego roku, więc ja myślę, że byłoby idealnie. Procedura konkursowa, podejrzewam, zawsze będzie trwała swoją cezurą na czasowo, więc ja podejrzewam, że na głębokiej jesieni, jak wszystko pójdzie dobrze organizacyjnie, powinniśmy wbić tutaj szpadel. Jedno jest pewne. Ja wiem, bo jestem przy tych rozmowach, nawet pomagałem im znaleźć lokalizację tutaj w Gorzowie. W najbliższych dniach będzie rejestrowana firma w Gorzowie Wielkopolskim. To jest dobry sygnał. Eurostat podał wstępne wyliczenia zmiany PKB w europejskich krajach. Jak wynika z opublikowanych danych, PKB Unii Europejskiej w trzecim kwartale 2014 roku w stosunku do poprzedniego wzrósł o 0,3%, a krajów strefy euro o 0,2%. Z kolei rok do roku europejska gospodarka zanotowała wzrost PKB o 1,3%, a 18 strefy euro o 0,8%. Na tym tle dobrze wypada gospodarka polska. W stosunku do trzeciego kwartału 2013 roku nad Wisłą zanotowano wzrost PKB o 3,4%. Zaraz za Polską uplasowała się Rumunia ze wzrostem 3,3%. Spadek zanotowały tylko trzy kraje: Finlandia, Włochy i Cypr. W porównaniu do poprzedniego kwartału wzrost PKB Polski wyniósł 0,9%, co uplasowało nasz kraj na drugiej pozycji, za Rumunią, której wzrost wyniósł 1,9%. Najsłabiej wypadły ponownie Włochy i Cypr. Główny Urząd Statystyczny także ogłosił szybki szacunek PKB. Według tych wyliczeń w trzecim kwartale 2014 roku PKB Polski wzrósł o 3,3% w stosunku rok do roku. Program powstaje we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.